No proszę Państwa, no jesteśmy na plaży, proszę Państwa, słońce praży i tu proszę Państwa ludzie się już kąpią, proszę bardzo, do wody wchodzą. Przed chwilą facet był po szyję we wodzie, teraz wychodzi. Więc proszę Państwa, ciepło jest na plaży. Jesteśmy w Orle. Widziałem orła cień. Dzieci tu, całe rodziny biegają, tu jest z tego parawan, nawet jeden się pojawił, o, drugi parawan. Ale generalnie parawanów to nie ma tak wiele. No tutaj proszę w stronę patrzymy Krynicy Morskiej. No tam jest ujście Wisły, tam na końcu widać. Tam jest ujście Wisły, bo to już jest, no tutaj Wisła wpada do morza, bo jesteśmy nad morzem, nie nad Zatoką Gdańską. Tam widać statki czekające do portu na Redzie. Tu już jest otwarte morze, bo to sobie trzeba. Świbno to już jest teren plaży, że tak powiem. O, widzę tutaj stateczki. Statki są, na Redzie stoją. Duże statki. Dzisiaj niedziela, to nie pracują porty raczej. No więc to tak wygląda, że tu latawiec lata, o. Proszę bardzo, latawce też są. Latawce, dmuchawce, o. To jest latawiec, nawet poleciał sobie. O, spada. O, chyba zleciał. No tak to jest, proszę Państwa. Porabowane namiociki. Tutaj, proszę Państwa, no wszyscy sobie tutaj plażują. No bo dzisiaj mamy 10 maja, czyli mamy wybory. No i wszyscy w większości wybrali, jak widać, tą plażę, nie? Na wybory 10 maja przyszli na plażę, no bo co tutaj? Najlepiej się głosuje na plaży. I obojętnie nie patrzeć, co i jak. O. No coś mnie nie widać chyba, bo to coś się skurczyła ta kamera. Ale tam wydmy widać z tyłu za mną. Tam widać port Gdańsku. Spojrzymy te dźwigi. O! No bo tu jesteśmy w granicach miasta Gdańska i tak jeszcze tam są porty. O, dźwigi. No i widać tam całe nabrzeże, wybrzeże, to tam Gdynia już też jest widoczna. Już jest bardzo dobra widoczność, piękna pogoda. Trochę chmury jest, ale tam dalej, nie tutaj. Pozdrawiam wszystkich z plaży. Proszę Pani, pozdrawiam wszystkich widzów z plaży. Tu moja żona. Widzów. Czerwony korsarz życzę i miłego wypoczynku. Czerwony korsarz i Prozerbina tutaj właśnie pozdrawiają Państwa. Widać, no, dziękujemy bardzo.